Kowalscy od kuchni. Witamy Was w starej, można powiedzieć, rzeczywistości, w której możemy normalnie działać już stacjonarnie i nie tylko na tarasie, ale także w samym lokalu. Bardzo się z tego powodu cieszymy. W końcu możemy normalnie pracować. A co za tym idzie, mamy więcej werwy i działania tutaj do gotowania na naszym kanale. Mama oczywiście przygotowała kolejny przepis, który dzisiaj będziemy studiować, a mianowicie dzisiaj na tapetę wzięliśmy placki z łososiem wędzonym. Dobrze, mamo, teraz tak, jakie produkty tutaj będziemy wykorzystywać dzisiaj? Więc tak, mąka, troszeczkę proszku do pieczenia, jajka, mleko, łosoś wędzony. Mhm. I teraz w zależności, jakie dodatki byśmy chcieli zaserwować. Albo twarożek, albo papryka taka duszona, o, blanszowana. Dobra. To od czego zaczynamy? No zaczynamy od ciasta, nie? Mąka, półtorej szklaneczki mąki, łyżkę proszku do pieczenia dodaj. Mhm. Tak. To mogę odkładać, nie? Tak, możesz odkładać, żeby to czuć się nie mieszało. I do tego, proszę Ciebie, dajemy mleko, nie? Mhm. Mleko. Coś do mieszania. Tak, tutaj masz już do mieszania. I wybijaj dwa jajka do tego, musisz dołożyć do tego ciasta. Dobrze, to już teraz tak? Tak, tak, teraz już, żebyś to razem wymieszał. I oczywiście sól i pieprz. I do tego dodamy łososia wędzonego, nie? Mhm. Jak będziesz miał to ciasto już, ja tu będę kroiła tego łososia, a ty będziesz już miał wyrobione to ciasto, dołożymy tego łososia. Łososia pokroimy sobie w małe kawałeczki. Dobrze, to ja sobie teraz. To wiesz co, ja już może włączę patelnię. Rozgrzeję, nie? Mhm. Trochę. O, zalejemy ją olejem. Żeby się nagrzewała patelnia. Jeżeli byś miał za gęste ciasto, dodamy jeszcze troszeczkę wody, ale to w trakcie wyjdzie. Mhm. Najpierw wymieszaj dobrze. Jak tam idzie mieszanie? Bardzo dobrze bym powiedział, doskonale wręcz. Tak to cieszy, jak taka pozytywna energia od młodego człowieka, nie? Wiesz, no w końcu, kurczę, w końcu nawet otwarli, to wiesz. Już ale wiesz co, muszę Ci powiedzieć, że z lekcji na lekcję jesteś coraz lepszym uczniem. No, bo to może się, coś to będzie z tego. Jakieś papiery mi wstawisz, nie? Potem. No oczywiście. Oczywiście. Dobra, teraz tak, to jest wystarczająco gęste? Nie, czy... na razie jest wystarczająco, ale musisz mieszać. Mogłeś powiedzieć, może jakiś bym mikser wziął z tego, z Antonina. Ale po co? No najlepiej to ręką. Czuć trzeba troszeczkę to ciasto. Mikser to już będziesz fachowcem. Ale to ręką tak nie napowietrzysz tego, nie? Napowietrzysz, tylko ręka musi, wiesz, w odpowiednim rytmie pracować. Się rytm? Nie martw. No. Będzie Pani zadowolona. Wiesz, ja mogę być na razie ja zadowolona, a później klienci, nie? No. Bo przejdzie to na klienta. Zobaczymy, Dziuba, jakie masz to ciasto i gęstości. No to takie ciasta, wiesz, mikser jakbyś, pokaż. No jeszcze musisz troszeczkę, jeszcze troszeczkę na powietrz to ciasto. Mhm. Ponieważ ono jest proszkiem, no to trochę musi się ten proszek tym rozejść, nie? Mhm. Ten proszek to ma to za zadanie, żeby to wyrosło, czy żeby to... Tak, żeby trochę wyrosło. Skleić. Nie, żeby wyrosło. Ponieważ damy łyżkę kremówki,
Do tego teraz, jak już masz na tyle wyrobione, niedużo, łyżkę. No, tak. Pięknie ciasto mieszasz, bardzo ładnie. Soli nie dawałeś ani pieprzu, nie? Nie, nic nie dodawałem. To troszeczkę jeszcze pomieszaj. I za chwilę dodaj trochę sól i pieprz do tego, dobrze? Ja tu mam łososia pokrojonego i koperek sobie tutaj, czy też do środka trochę damy. Troszkę soli. Nigdy nie wiem, co oznacza to magiczne słowo troszkę soli, troszkę pieprzu. Rozumiem, że to jest znaczne z tym, że z określeniem na oko, tak? Na oko, tak, dokładnie. A jak to mówią, że na oko, to wiesz, można... Znaczy się, tak pamiętam takiego nauczyciela, ale... co mówi, że na oko to jeden szpital umarł. No myślę, tak. Że tutaj jest, no, większość osób z przygodzic to będzie mniej więcej kojarzyło, o kogo chodzi. Tak? Ale, tak. Pozdrawiamy gorąco. No i dobra, teraz zobacz tą łyżką, jaką masz to ciasto. Mam już mikserę. Dobrze. Odstawiamy troszeczkę sobie na bok, żeby to ciasto trochę przepracowało. A teraz tu masz tak twarożek, sól, śmietanka i zrobisz taki twarożek sobie już w międzyczasie, nie? Podusisz troszeczkę. A śmietanka mówiłam, nie? A to myślałam, że po. Nie, no poduś to razem z śmietanką. Tak. No i tutaj sobie pokroję ci ten kopereczek. Oczywiście koperek już wiosennie z naszego ogródka. Chociaż teraz ta wiosna taka była, to wszystko marnie rośnie, bo tego ciepła za dużo nie ma. No tak porównując do zeszłego roku, to ten maj naprawdę nie rozpieszcza w tym. Ten. Tak. Wyjątkowo, nie? Dobra, mam pokrojony. I teraz jakbyś teraz pomyślał, czy ten twarożek ma odpowiednią gęstość, czy trzeba by jeszcze trochę śmietany dolać, jak to widzisz? Trudno mi to określić. Myślę, że chyba ty by było lepiej, jakbyś powiedział. No to ja bym dala trochę śmietany, szefie, no ale wiesz, no też muszę się z twoją opinią w końcu... Z moją opinią, ale to jest, zacząć liczyć, to nie? Twoje przepisy i twoje zasady, ja nie wiem, jakie to... No ale wiesz, zawsze ja przepisy można zmodernizować, unowocześnić, poprawić. Co by ci tu jeszcze dziecko powiedzieć? Soliłeś? Tak, soliłem. I będzie za mało słona na pewno. No na pewno. No, wiedziałem. Także Państwo musicie to docenić, z jaką pieczołowitością ten młodzieniec przygotowuje te potrawy. Dobrze. No super. Dobra. To już teraz to zostawimy. Weź zawsze na koniec ładnie, żeby to miało jakiś taki zgrabny, wiesz, wygląd, nie? Popraw. No to i tak będzie wymieszane wszystko. No będzie, to... no ale Adam, wiesz, wizja robi swoje, nie? To tak na razie odłożymy. Teraz masz z powrotem to swoje ciastko. No. Może ładnie zlejące. Takie jakby naleśnikowe była, nie? No. No. I o to chodzi. Teraz ja ci dołożę do tego łososia. Łosoś wędzony, nie? Pokrojony w kawałeczki. I delikatnie teraz to wymieszaj, dobrze? I dodamy do środka trochę koperku. O. Delikatnie mieszaj. Żeby tego ciasta nie zburzyć za mocno, nie zdenerwować go, żeby takie było, wiesz... Żeby będę spokojniej mieszał. Tak,
Mogłabym Cię przeprosić, żeby tutaj jakąś łyżkę wziąć. Dobra, już mam. No i bardzo ładnie. Ponieważ to by Ci tutaj przepływało przez to, dam Ci taką łyżkę. Mhm. Tak. I robisz takie placuszki. O. Wiesz? Mhm. Będziesz sam nakładał? No dobra. Proszę bardzo. O. Nakładaj takie placuszki. Jeszcze jeden będziesz miał, trzy, nie? Mhm. Jeszcze chwileczkę, nie za mocno, żeby ci się od temperatura, żeby była nie za mocna, bo ci się z pieką za mocno od środka, nie? Mhm. Teraz tak, ty masz tutaj serek, a ja tu spróbuję z papryki zrobić też coś, jakiś dodatek do tego, do tych naleśniczków, nie? Do tych placuszków, o, bo to tak, niby naleśniczki, niby placuszki. Zobacz, no kochanie, jak tam wygląda pod spodem. O, już przełóż, bo one nie mają być nie spieczone, właśnie tylko złote, nie? Mhm. Ten jest troszeczkę za blady, bo tamten był pierwszy, a ten był tak, ostatni. Tak, był ostatni. No. Odwrócił nawet. Tak. Ups. No. To sobie zrobimy do tej papryczki. Weź sobie widelec, żebyś tak na przykład jak od spodu podłożysz, to żebyś przytrzymał sobie, nie? No, no, żebyś sobie przytrzymał, tak? Dobra. One będą gotowe? Pokaż. Jeszcze troszeczkę. Pukają, że masz być grzeczny, tak. Zastrzeż, bo to jest rozgrzane, nic nie jest na tej patelni. No dobrze, to olej wlejemy, bo tutaj tą papryczkę przygotujemy, nie? Dobra. Ale masz ładne. Zobacz, jakie masz piękne. Już masz od spodu, dobra. Proszę, kładź sobie. Proszę. Ten jest dla mnie jeszcze za blady. Ale to już zostaw. Od tej strony chyba, wiesz, bo od spodu on... No tak, no. Troszeczkę bardziej. No. Troszeczkę blady, teraz ale... następne kładź, nie? Dobra. W sumie ładnie tak lej. I jak, no, żeby nie było, musisz jednakową warstwę położyć, Adam. Mhm. Żeby nie było żadnych zgrupień, żeby one się równo w poziomie były. No ale muszę Ci powiedzieć, że ciasto masz idealne. Bardzo ładne. No, to może teraz może coś ode mnie nauczyć. No widzisz? No, pewno, że tak. Tutaj troszkę. Dobra. No, teraz pilnuj, to mamy teraz sobie drugą papryczkę. Tylko przesuwamy sobie wszystko. Tak, że pilnuj, żeby były trochę zrumienione więcej, wiesz? Dobrze, dobrze, będę sobie pilnował. No. No to już masz teraz, wiesz, tłuszcz rozgrzany jest więcej. Aj się, no. Ale nie będę Cię poprawiać, bo to musisz sam do wprawy dojść, o. Weźmiemy, no. Świeżutka papryka. Tylko tą papryczkę smażysz, tak? Nic tam nie dodajesz, nie przyprawiasz? Nie, tylko solą leciutko. I to będzie jako dodatek do tych placuszków.
że można, bo można z tym faroszkiem, który przygotowałeś, a można z papryczką, nie? Mamy sobie soli wezmę. Się trochę nie przygotowałem. To musisz obracać go, Adam. Do środka, bo na środku więcej. No tak, do środka. Na właśnie się nie przysmaża, a... No, do środka więcej, żebyś miał ładnie. Zobacz, jak teraz, słuchaj, przy pierwszych, jak kładłeś, ciasto ci tak nie urosło. A teraz, no, jak ciasto, im dłużej jest więcej wypracowane, no, to zobacz, jak masz ładnie. No, widzisz, jest ta różnica? Coś w tym jest, nie? To prawdę mówiłam. Prawdę mówiłam. Wypadek przy pracy, to się wytnie. Tak. Zrobimy teraz sobie ekspozycję. Jeszcze z tej strony też tego damy. Tam jeszcze ci ciasta zostało, to możesz już następny włożyć, żeby to usmażyć wszystko. Może panowie operatorzy się tutaj skuszą na te placuszki, to usmaż. No, tam ja już widzę, jak normalnie ścininka leci tutaj. Może będą chcieli spróbować twoich placuszków, nie wiem. No te nasze frykasy. To będzie dobre. Tak? Mhm. No i tu mamy jeszcze łososia. Robimy do dekoracji. Położymy na placuszki. I każdy dostanie informację, jak będzie widział łososia, że coś tam w tym cieście musi być związane z łososiem. Teraz już ostatni masz? Już ja ciasto... tak z ciekawości się zapytam, czy na przykład tego łososia moglibyśmy na jakąś inną rybkę zamienić, czy to nie za bardzo by pasowało? Można, oczywiście, jak najbardziej. Tylko wtedy będziesz musiał zmienić na przykład dodatki, nie serek, tylko jakiś inny, żeby z czymś innym go podać, nie? No to wtedy tą rybkę to byśmy musieli wcześniej ją podsmażyć, tak? Tak, troszeczkę posmażyć, nie całkowicie, tylko tak troszeczkę na al dente podsmażyć i co tam? Jak jeszcze ci tam wychodzi? Jeszcze troszeczkę. Dobrze, to my tu już zobaczymy sobie dekoracje. Pięknie. Państwo nie mogą poczuć tego zapachu, ale naprawdę zapach rewelacja. O, to odłożymy koperkę. O, troszeczkę musisz go przerumienić. Jeszcze tak jest za słabo, tak? No troszeczkę za słabo, taki coś za blady ci wyszedł. Wiesz? Mhm. Zrobimy tu prezentację. Jeden będzie z papryczką, bo taki dodatek można dołożyć. A jeden będzie ze serk, z twarożkiem. I co tutaj, to co, bierzemy ten serek, Adam? Jeszcze sprawdzę tego naszego placuszka. Jeszcze nie, trochę. Jeszcze to będzie jeden. Troszeczkę można go polać ten twarożek śmietanką, nie? To będzie zaraz patruszek lepiej też dojdzie. O, pareczkiem. Tak. I co? No i praktycznie, Adam, skończyłeś już smażenie. Nawet ci to poszło, chłopie. Widzisz, nabieram wprawę. Tak. Może do prezentacji troszeczkę za małe wzięłam te talerzyki. Oj, kurde. Tu mamy, o. Proszę bardzo.
Proszę. No. To czekaj, jeszcze tutaj tego sprawdzę. To co? Dobrze, i teraz tak, weź ładnie tu sobie teraz, ja ci zrobiłam prezentację na dwóch oddzielnych, a ty masz na jednym i teraz tak, zrób z jednej strony tu na przykład twarożek, a z drugiej strony papryczkę połóż. Zrób prezentację na swoim półmisku. Trudno, najcięższe wyzwanie w tym wszystkim. Nie, ale wiesz co, weź na sobie tu łyżkę, bo to będzie łatwiej ci, żeby ten twarożek wziąć. Nie widelcem, tylko weź łyżką, nie? O. Umacz znowu w oleju i to będzie łatwiej. No to tak tłusto. Żebyś chwycił. Tłusto. No ale to właśnie tylko, ja kazałam ci tylko tą łyżkę umoczyć, a nie oleju nabrać. No. Tak? Bardzo. Proszę bardzo. No. Teraz możesz tego ostatniego. Największego, tak. Najdorodniejszego. Najdorodniejszego, tak. I tu włożymy, żeby zaznaczyć, że to jest łosoś. O, proszę bardzo. A tutaj włóż papryczkę. Tu weź tą papryczkę, czy widelcem może, czy łyżką, jak ci będzie łatwiej. To parę sztuk. Dobrze. To wyłączamy, nie? Tak? Gotowe? Gotowe. No. Placuszki z łososiem, z dodatkiem papryczki lub twarożku w wykonaniu, pierwsze wykonanie mojego syna. Proszę bardzo. Polecamy. Można spróbować w domu przygotować sobie. Może być inne dodatki. Jeżeli czujecie się na siłach, to możecie takie dania przygotować w domu według tego przepisu i zaprezentować na naszym fejsie. Jeżeli trafią się jakieś ciekawe wykonania, to myślę, że z chęcią zaprezentujemy i jeszcze jakiegoś gratisa dorzucimy dla tych, którzy się odważyli. To co? To my Wam dziękujemy. Idziemy teraz na szamkę. Spróbujemy, co nam udało się tutaj wyczarować i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczyska. Do zobaczenia. Dziękujemy.